Cześć, z tej strony Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dawno tutaj nie było Bookhaulu i mam dzisiaj do pokazania mnóstwo książek. Najstarsze z nich pochodzą, jak to brzmi, jak jakieś odkrycie archeologiczne. Najstarsze z nich pochodzą jeszcze z targów książki w Krakowie, także dawno nie było Bookhaulu. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki do mnie przyszły od tamtego czasu, to zapraszam do dalszego oglądania. No i postaram się właśnie zacząć tak chronologicznie, to znaczy od tych książek, które kupiłam na targach książki w Krakowie. Były to tylko dwie książki, między innymi Gigarella Ashley Poston, o której mówiłam już na kanale, jest o niej osobny filmik na kanale. Także gdzieś tutaj nad moją głową będzie latał odnośnik do tego filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat tej książki. Tutaj już nie chcę się więcej rozgadywać, żeby nie zabrać czasu. Powiem tylko tyle, że książka była naprawdę bardzo przyjemna, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i strasznie fajnie mi się ją czytało i myślę, że to jest taka książka, do której będę chciała wracać. Drugą książką, którą kupiłam sobie na krakowskich targach w październiku, był Lincoln w Bardo George'a Saundersa, czyli książka, która zdobyła Nagrodę Bookera w zeszłym roku. Jest to książka, o której jest głośno właśnie za sprawą tej Nagrody Bookera. Ostatnio mówiła o niej Gosia na swoim kanale. Ta książka bardzo jej się podobała, ale ja o niej po raz pierwszy usłyszałam u dziewczyn z krótkiej przerwy. Chyba Natalia, o ile dobrze pamiętam, mówiła o tej książce. I właśnie wtedy się nią zainteresowałam, kupiłam ją na targach i bardzo liczyłam na to, że uda mi się ją przeczytać jeszcze w tym roku. No ale oczywiście się nie udało, także Lincoln w Bardo jest w takich najbliższych planach na początek 2019 roku. Dalej mamy książkę, którą otrzymałam we współpracy z wydawnictwem poznańskim i jest to Laponia, wszystkie imiona śniegu. W tej książce zakochałam się, gdy zobaczyłam ją znowu na targach książki w Krakowie. Bardzo spodobało mi się jej wydanie, już prawie ją kupiłam, ale ostatecznie właśnie zdecydowałam się na Gicarelle, bo z zamiarem kupna Gicarelli pojechałam na targi. No ale przejrzałam sobie mniej więcej Laponię i bardzo, bardzo spodobało mi się wydanie tej książki. Też chciałabym ją przeczytać jeszcze tej zimy, bo myślę, że jest to taka bardzo, bardzo zimowa lektura. No mam nadzieję, że mi się to uda w styczniu, może w lutym. Mam czas w końcu do prawie końca marca, także jeszcze trochę tego czasu zostało, a nie jest to długa książka. I kolejna książka to coś, za co wymieniłam się z Martą Mrowiec z Instagrama, albo właściwie bardziej chyba znana jest z vloga na regale u Marty Mrowiec. Jak pokochać centra handlowe Natalii Fiodorczuk? Jest to laureatka Paszportu Polityki chyba z 2016 roku. Ja jestem tej książki bardzo ciekawa, mimo że jej tematyka może nie jest do końca tym, co najbardziej mnie interesuje, bo jest to książka o macierzyństwie, o rodzicielstwie w Polsce, ale słyszałam bardzo dużo dobrych opinii, zresztą no, zdobyła Nagrodę Paszportu Polityki, więc musi coś w tej książce być, dlatego bardzo chętnie bym się z nią zapoznała. Tym bardziej, że jakoś w tym roku, ten rok 2018, stał pod takim znakiem polskich autorów. Na nowo zaczęłam czytać dużo polskiej literatury, zaczęłam doceniać polską literaturę. No i właśnie chciałabym poznać więcej takich nagradzanych polskich książek, dlatego Jak pokochać centra handlowe znalazło się na mojej półce. Później mam trzy książki, które na pewno widzieliście, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, bo tam na Insta Stories zrobiłam taki mały unboxing właśnie tej paczki. Kupiłam je oczywiście jak zawsze na księgarni nieprzeczytane.pl i przede wszystkim mamy tutaj Porwane. Jest to reportaż wydawnictwa Czarnego na temat kobiet porwanych przez Boko Haram. Jeszcze tej książki nie czytałam, bo stwierdziłam, że taki okres około świąteczny, bo ja te książki kupiłam chyba jakoś na początku grudnia i że ten właśnie taki czas okołoświąteczny może nie jest najlepszy na taką tematykę, ale bardzo chciałabym tę książkę przeczytać, bardzo chciałabym się dowiedzieć więcej na temat Boko Haram i tej strasznej historii, która się za tym kryje. Nie mam pojęcia, jak tym kilku kobietom, które opisują swoją historię właśnie na stronach tej książki, udało się uciec z tego obozu, czy jak to nazwać, ale bardzo jestem tego ciekawa, no i bardzo chciałabym poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, dlatego Porwane właśnie znalazły się na mojej półce. Poza tym, no, wydawnictwo Czarne, wiadomo, jest to marka sama w sobie, jestem pewna, że się nie zawiodę na tej książce. Kolejna z książek, które były w tym zamówieniu, to Beduinki na Instagramie. Jest to książka, na którą czaiłam się już od bardzo, bardzo długiego czasu i trochę jestem na siebie zła, że w końcu zdecydowałam się i kupiłam ją w tej takiej normalnej, regularnej cenie, znaczy regularnej, no nie okładkowej za 36,90, tylko tam taniej za 24 czy 5 zł na nieprzeczytane.pl. Ale mimo wszystko ta książka chodziła po 16-17 zł na księgarni na Znaku i w różnych tam miejscach i wtedy jej nie dorwałam, ale w końcu się na nią zdecydowałam i też bardzo chciałabym ją przeczytać. Jest to historia autorki Aleksandry Chrobak, jej doświadczenia z życiu w Emiratach Arabskich. Interesuje mnie to z jednego konkretnego powodu, na razie nie chcę mówić z jakiego, ale no bardzo, bardzo jestem tej książki ciekawa, także też chciałabym się za nią w najbliższym czasie zabrać. I ostatnia z książek z tego zamówienia to najnowsza książka, najnowsza wydana w Polsce, książka Colleen Hoover, Wszystkie nasze obietnice. Jest to historia małżeństwa, które rozpoczyna się w takich dosyć niecodziennych okolicznościach, ale jest to taki naprawdę burzliwy związek, pełen namiętności, pełen miłości,
Ale później, jakby, kiedy mijają lata i para zaczyna starać się o dziecko i niestety im się to nie udaje, zaczynają się problemy, zaczynają się różne wątpliwości. Jest to taka bardzo, wydaje mi się, życiowa książka, bo nie wiem, czy wspomniałam, ale już udało mi się ją przeczytać i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Jest to taka bardzo dojrzała historia. Już nie mamy tutaj właśnie pary nastolatków, tak jak to do tej pory zwykle bywało w książkach Colleen Hoover, ale właśnie małżeństwo, osoby takie, wiecie, 30-latków czy nawet więcej. I takie poważne życiowe problemy, z którymi myślę, że boryka się wiele małżeństw, wiele młodych małżeństw. I no, co tu dużo mówić, spłakałam się na tej książce jak głupia, także naprawdę bardzo Wam ją polecam. Colleen Hoover tym razem mnie nie zawiodła. I myślę, taki mały spoiler, że ta książka może znaleźć się w topce książek 2018 roku, którą planuję opublikować jakoś może w przyszłym tygodniu. Następna książka to książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Sine Qua Non w ramach takiej ich świątecznej promocji. Anatomia Góry, czyli kolejna górska książka w mojej kolekcji. Ja wiem, że mówiłam, że nie będę już górskich książek czytać jak na razie, bo był ich w ostatnim czasie przesyt i faktycznie to jest prawda, także nie wiem, czy za nią się na razie zabiorę, ale bardzo chciałam ją mieć na swojej półce, bo dużo dobrego o niej słyszałam. Zresztą zaraz Wam pokażę, to nie jest jedyna górska książka, która znalazła się w tym book haulu, więc jednak nie mogę się od tej tematyki uwolnić. Gdzieś tam ta pasja dalej we mnie jest, mimo tego, że tak dużo się ostatnio o tym mówi i można powiedzieć, że himalaizm trochę wyskakuje nam z lodówki. Niemniej jednak Anatomii Góry na razie czytać nie będę, ale cieszę się, że tę książkę mam na swojej półce. W ogóle strasznie ciężka jest ta książka. Taka niepozornie wygląda, a naprawdę jest dosyć ciężka i ten papier jest taki gruby, kredowy chyba. W ramach tej akcji dostałam jeszcze dwie książki od wydawnictwa Sine Qua Non, ale tamte książki już przewijały się na moim kanale, także nie chcę ich tutaj pokazywać. Jedna z nich to książka Nikt nie idzie, ponieważ do tej pory miałam tylko Szczotkę, taki egzemplarz recenzencki, a druga to Rdza, oczywiście też Jakuba Małeckiego, którą poprosiłam od wydawnictwa ze względu na to, żeby komuś z Was ją podarować. Także w nowym roku powinien pojawić się konkurs z jedną z moich ulubionych książek wszechczasów. No i skoro już w takich górskich tematach jesteśmy, no to w nich pozostańmy i mam tutaj książkę, którą od mojej przyjaciółki dostałam na urodziny, które miałam 13 grudnia i jest to Nanga Dream, czyli książka o Tomku Mackiewiczu, który na początku tego roku zginął pod Nanga Parbat. Jeszcze mi się nie udało przeczytać tej książki, ale słyszałam o niej mnóstwo dobrych opinii, naprawdę bardzo dużo dobrego o tej książce czytałam i słuchałam. I chociaż na początku, kiedy zobaczyłam, że ta książka ma się ukazać, nie chciałam za bardzo jej czytać, bo nie lubię, gdy ktoś odcina kupony od tragedii innych ludzi. Tak właśnie po tym, jak zaczęłam słuchać tych recenzji i dowiadywać się coraz więcej na temat Nanga Dream, no to zapragnęłam mieć ją także na swojej półce. Pewnie ją przeczytam też jakoś w najbliższym czasie, bo chyba nie jest ona bardzo długa, a jeszcze są tutaj wplecione zdjęcia w treść. A jestem jej bardzo, naprawdę bardzo ciekawa po tym, co o niej słyszałam, także chciałabym ją przesunąć w kolejce gdzieś w miarę na początek. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale ja zawsze tak mówię, a potem wiadomo, co z tego wychodzi. I druga książka, którą również otrzymałam od przyjaciółki na urodziny, to jest książka Dwór Szczonu i Blasku Gwiazd. Agnieszka się ze mnie śmiała, że była to tak dziwna prośba, że musiała ją spełnić. Dziwna dlatego, że ja bardzo, bardzo nie lubię dworu tej pierwszej części, Dwór Cierni i Róż. Strasznie mi się ta książka nie podobała, uważam, że była beznadziejna, naprawdę bardzo słaba, ale to też już mówiłam wiele razy, także nie będę się powtarzać. Potem przeczytałam drugi tom. Drugi tom faktycznie, tak jak dużo z Was mówiło, był odrobinkę lepszy, natomiast nie było to na tyle dobre, żebym się teraz nagle zakochała w tej serii, ale chciałabym tę serię skończyć. Poza tym te okładki strasznie mi się podobają. Wiem, że ta książka zbiera bardzo złe recenzje i nie spodziewam się po niej niczego dobrego, ale chciałam ją mieć choćby dla tej naprawdę pięknej okładki. A poza tym lubię mieć kompletne serie na półce, także to jest takie małe zboczenie. Mimo że książka mi się nie podoba, to chciałam ją mieć. No i właśnie ją dostałam. W najbliższym czasie się akurat za tę książkę nie zabiorę, bo przede mną jeszcze trzeci tom Dworów, także najpierw muszę przeczytać trzeci tom, a dopiero później tę nowelkę. I na sam koniec mam tutaj 8 książek, których nie będę Wam pokazywać osobno, ponieważ mój poprzedni filmik to właśnie unboxing paczki z tymi książkami. Także chciałam tylko tak na szybko wspomnieć, że taki filmik był i takie książki mam. Oczywiście odnośnik do tego unboxingu, jeżeli chcielibyście o którejś z tych książek posłuchać coś więcej, znajdziecie nad moją głową. A książki, które były w tej paczce, to tak jak tutaj widzicie, 8 pięknych tytułów i może po prostu tak, żeby nie tracić czasu na szybko, tylko pokażę Wam konkretne tytuły razem z okładkami. Więc mamy tutaj Kontraty Premigiusza Mroza, Będzie Bolało Adama Kaja, Ewa Winnicka i Był Sobie Chłopczyk, Fantastyczne Zwierzęta, oryginalny scenariusz, oczywiście J.K. Rowling. I kolejna książka z uniwersum Harry'ego Pottera, czyli Harry Potter i Przeklęte Dziecko, którego brakowało na mojej półce, mimo że samą książkę już czytałam. I trzy ostatnie książki to, wydawało mi się, że to są trzy pierwsze tomy, ale potem mnie poprawiliście, że jednak nie. W każdym razie mam tutaj Szeptuchę, Noc Kupały i Przesilenie.
brakuje mi Żercy, ale ktoś mi podpowiedział, że teraz te książki są w Empiku za około 15 zł, także muszę sobie dokupić ten tom środkowy, czyli Żerce, bo myślałam, że Prześlenie jest trzecim tomem, nie wiem skąd mi się to wzięło, a Żerce jest ostatnim, no ale poprawiliście mnie, że Prześlenie jest ostatnim, także no muszę nadrobić te braki i tę serię też bardzo chciałabym jak najszybciej przeczytać, bo też słyszałam o niej mnóstwo dobrego, a w tym roku czytałam swoją pierwszą książkę Katarzyny Berenik-Miszczuk. Była to druga szansa i byłam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak ona pisze i jakie historie tworzy. Dlatego tę serię Kwiat paproci chciałabym jak najszybciej poznać. No i to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten book haul. Bardzo chciałabym Wam pokazać wszystkie te książki naraz, ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo jest ich 18. Dlatego pokażę Wam te poza unboxingiem, te, których unboxingu nie robiłam, czyli wszystkie te, które Wam pokazałam przed paczką z księgarni Selkal.pl. I tak to się właśnie prezentuje w całości. Już samo to jest bardzo ciężkie, dlatego jestem pewna, że razem z 8 kolejnymi książkami bym tego nie dała rady udźwignąć. Oczywiście standardowo dajcie znać, czy którąś z tych książek mieliście już okazję czytać. Jeżeli tak, to co o nich myślicie? Recenzję której z tych książek chcielibyście zobaczyć na kanale, jeżeli w ogóle jakiejś z nich? I którą polecacie mi czytać w pierwszej kolejności? Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli nie zobaczymy się przed Nowym Rokiem, to oczywiście bawcie się dobrze w Sylwestra. Mam nadzieję, że spędzicie tę noc naprawdę w fantastyczny sposób i oczywiście wszystkiego dobrego na Nowy Rok. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!